Yeah! Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiejszy odcinek możecie trochę potraktować jako podcast, ponieważ nie wiem, co pokaże Wam więcej oprócz swojej gęby i siedzącej tutaj postaci na krześle. Niemniej odcinek będzie dosyć ciekawy, ponieważ będziemy sobie gadać o powrocie na ketozę z czasem, a na dietę tłuszczową powoli już teraz oraz tym, co robić, żeby osiągać małymi krokami cel sportowy jak najmniejszym kosztem. No i od razu zaczynamy ten temat. Może zacznijmy od tematu odnośnie żywienia. Dlaczego w ogóle chcę wrócić na dietę tłuszczową? Ostatnie półtorej roku żywiłem się typowo węglowodanowo. W ciągu dni treningowych zjadałem do 350, a zdarzało mi się i więcej gramów węglowodanów. Natomiast w dni nietreningowe było ich 200-250, czyli już trochę mniej, trochę więcej białka, trochę więcej tłuszczu tego dnia. Oscylowałem tak plus minus w kaloryczności 2600-2900 w treningowe. Tak to się plus minus przeplatało. No i dlaczego chcę to zmieniać? Wiecie co? Tych powodów jest naprawdę dużo. I ostatnio objawiły mi się bardziej na tym naszym urlopie, kiedy to jadło się trochę więcej węglowodanów. Oczywiście starałem się jeść te białkowe, tłuszczowe posiłki, w szczególności śniadania, ewentualnie kolacje, w zależności od tego, co gotowałem, będąc w tym mieszkanku, w którym byliśmy. Co nie zmienia faktu, że tych węglowodanów było na tyle i pokazało mi to, że przejadły mi się one. I po prostu te posiłki są za duże, niezbyt sycące. No, jedzenie 150 gramów ryżu nie jest fajne. Tak samo 150 gramów makaronu, dogryzanie tego bananem, dopijanie szejkami. Ja mam szybki kąt przemiany materii. Teraz trenuję 6 razy w tygodniu. 3 razy w tygodniu bieganie, 3 razy w tygodniu siłownia. Tej aktywności fizycznej jest dużo i węglowodany nie są najlepszą opcją dla mnie, ponieważ muszę tego dużo jeść. Dlatego dieta tłuszczowa, moim zdaniem, co właśnie też jest drugą rzeczą, dlaczego chcę jej spróbować w tym czasie, będzie pewnym eksperymentem. I wydaje mi się, że może pomóc mi troszkę nabierać masy ciała powoli, tymi właśnie małymi krokami, ale przede wszystkim sprawi, że będę czuł się w ciągu dnia lepiej. Jeśli chodzi o ketozę, mam zamiar wrócić do typowej ketozy bliżej jesieni i oczywiście zimą. Niemniej teraz na pewno nie będzie to ketoza, ponieważ w dni treningowe, a będzie ich 6 w tygodniu, będę zjadał około 150 gramów węglowodanów, czasem do 200, ale to czasem. Właściwie mam raz w tygodniu taki dzień, że mam 200 gramów i to jest zwykle właśnie ten dzień, w którym jesteśmy teraz, bo już można powiedzieć, zmieniłem sobie jadłospis. Jest to niedziela, kiedy mam najdłuższe rozbieganie. Dzisiaj zrobiłem 8 km, w ogóle biegło mi się cudownie. Po prostu ideolo. Najlepszy mój trening, odkąd rozpocząłem bieganie. Tak super mi się dzisiaj biegło. Z niskim tętnem, z lepszym tempem niż zwykle było 6,20 na kilometr, średnie tętno 139 uderzeń serca na minutę. Ale mniejsza o to. Chodzi o to, w skrócie, że nie chcę od razu wchodzić na ketozę z pewnego praktycznego względu i mojej jakby ideologii. A mianowicie moja ideologia jest taka, że nie marnuję żywności. Musicie wiedzieć, że jestem takim trochę chomikiem. Człowiek chomik, jeśli chodzi o chomikowanie jedzenia. No i przygotowując się, że tak powiem, do tego jedzenia węglowodanów, żeby mi nigdy niczego nie zabrakło, w szczególności jak był taki okres, kiedy dosyć mało produktów spożywczych było w sklepach ze względu na wojnę w Ukrainie, to dosyć mocno zachomikowałem sobie różnych węgli. Kasz, makaronów, ryżu, mam tego naprawdę dużo. Co oznacza, że mam zamiar jeszcze przez 2 miesiące, czyli do momentu mojego startu w zawodach na 5 km, jeść węglowodany około treningowo, a właściwie dokładnie mówiąc po treningu. I będzie to zwykle jakaś kasza, ryż, czasem makaron, a reszta posiłków będzie białkowo-tłuszczowa. Ogólnie posiłki będą tylko 3, plus ewentualnie wdrożę sobie z czasem kawy kuloodporne, ale to z czasem. Tak jak mówię, typowo pod 50-100 gramów węglowodanów wejdziemy dopiero, jak wyjem wszystkie węglowodany, których nakupiłem, a mam ich dużo. Po prostu Weronika tego nie przeje. Jest tego za dużo. Dlatego jeszcze 2 miesiące będę sobie w każdy dni treningowe te węglowodany dojadał. I co ważne, podejdę trochę do tej diety tłuszczowej inaczej niż to robiłem przez ostatnie lata. Nie będę raczej jeść żadnych boczków. Te tłuszcze nasycone jak najbardziej będą w postaci oleju kokosowego, smalcu troszkę, bardziej czerwonego mięsa z rodzaju wołowina bardziej niż wieprzowina. Będzie więcej ryb, będzie przede wszystkim wątróbka, będzie trochę białego mięsa, będzie masło, jeżeli już mówimy o tłuszczach nasyconych jeszcze, ale będzie dużo oliwy z oliwek, będzie awokado, makrela wędzona, szproty,
Po prostu będzie trochę więcej omega-3, będą nawet oleje lniane. Będę starał się tak to łączyć, żeby tych, powiedzmy, dużo było zdrowych produktów spożywczych, żeby ta dieta była mega wartościowa, żeby nie podjadać żadnego tłustego syfu, żadnych tłustych deserków. Jeden w tygodniu sobie napisałem tylko. Raczej będziemy się opierać na gęstych, odżywczo produktach spożywczych. Będzie dużo nasion i orzechów. I będzie sporo warzyw. Także tego wszystkiego będzie dużo. Nabiału też będzie sporo, aczkolwiek nie będę opierał się na śmietanach, tak jak kiedyś to robiłem, tylko właśnie bardziej na maśle zwykłym. No i właśnie tak jak mówię, na płynnych tłuszczach, uzupełniając tą kaloryczność, która w tym momencie, jak sobie ją rozpisałem, to jest 2900 kalorii dni treningowe i raz w tygodniu, kiedy nie mam treningu, mam 2600 kalorii. I wtedy mam poniżej 100 gramów węglowodanów, tylko raz w tygodniu. I tak to będzie teraz wyglądać. Może za dwa, jakieś trzy tygodnie nagram Wam taki odcinek żywieniowy, jak to teraz wygląda. Będę chciał oczywiście przytyć, nie będę chciał chudnąć, więc jak tylko zobaczę po tygodniu takiego jedzenia, że moja masa ciała spada, zacznę dodawać tłuszczu. Nie będę się tutaj już cackać. Obecnie ważę 63,3 kg i mam zamiar iść w górę z tą masą ciała. Właściwie no, przy tej ilości aktywności fizycznej po powrocie z urlopu może tam delikatnie schudłem z 200 gramów, bo już było 63,5, 63,6, ale postaram się to nadrobić. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że wchodząc na dietę tłuszczową teraz zejdzie trochę ze mnie wody i glikogenu, więc ta masa ciała nominalnie przez dwa najbliższe tygodnie pewnie będzie spadać dosyć naturalnie. Niemniej będę musiał podnieść ilość sodu i tak skompensować to jedzenie i ilość kalorii, żeby ostatecznie za na przykład miesiąc być na tej samej lub trochę wyższej wadze niż jestem teraz, przynajmniej. I iść cały czas z tym do przodu. No i właśnie, więc to jest pierwsza kwestia, jeśli chodzi o moje odżywianie. Jeśli chodzi o moją suplementację, dodam, że bardzo mało rzeczy suplementuję. Oprócz picia tranu każdego dnia i stosowania elektrolitów przed bieganiem, na godzinę przed bieganiem mam taki system nawadniania i wypijam elektrolity z biofarmacji, które sobie wynalazłem w internecie. Na dobrą sprawę nie stosuję żadnych innych suplementów. Nie stosuję cynku wieczorem, nie stosuję witaminy B, nie stosuję dodatkowego magnezu, nic. Tylko tran i te elektrolity. Niemniej będę trzymał się tego cyklu, który robiłem. Miesiąc na cynku, miesiąc bez cynku. Teraz jestem miesiąc bez stosowania cynku wieczorem, ale po tych 4,5 tygodnia znowu zacznę brać cynk. To jest takie, można powiedzieć, dla mnie pod kątem mojego stanu skóry, chociaż ten stan skóry jest naprawdę fajny. Jakieś tam moje blizny trądzikowe zawsze już ze mną zostaną, ale większość z nich się przyda siłą. W przypadku treningów sprawa wygląda tak, właściwie w przypadku biegania i treningu siłowego, że musimy skupić się na objętości, czyli tym, ile czego robić. Jeśli chodzi o bieganie, sprawa jest bardzo prosta. Cel to przebiec 5 km na zawodach we wrześniu w czasie krótszym niż 24 minuty. Żeby to zrobić, muszę biegać z objętością tygodniową na poziomie 15 do 20 km. No i to jest normalka. Nie będę skupiał się na jakichś tam szczegółach tych treningowych, jeśli chodzi o bieganie. To powinno wystarczyć. Jeśli chodzi o trening siłowy, to jaki jest cel? No cel jest taki, żeby troszkę masy mięśniowej zbudować. No i żeby to zrobić, wiemy, że powinniśmy skupić się na objętości. Intensywność też jest ważna. Ogólnie ważne jest obciążenie, jakim będziemy operować, jak trenujemy. Bo trudno zbudować masę mięśniową, trenując zbyt małym obciążeniem, ze zbyt małą objętością lub mając zbyt daleko powtórzenia do upadku mięśniowego. Więc na tym trzeba się skupić. Ale, no właśnie, ja chciałbym podejść do tego w taki sposób, żeby zrobić najmniej, ile muszę, żeby osiągnąć tyle, ile potrzebuję. W skrócie wygląda to tak, że cofnąłem się 2 lata do tyłu i złapałem za plan mojego trenera trójboju, z którym realizowaliśmy plan 2 lata temu. Zmodyfikowałem go w taki sposób, że obniżyłem objętość treningową na minimalną ilość, której potrzebuję. Jaka to jest minimalna ilość? Tak naprawdę to się dopiero okaże w czasie treningu. Będę dbał o kalorie, będę dbał o utrzymanie, powiedzmy, tych powtórzeń w zapasie na jak najmniejszej ilości, a nawet doprowadzanie do upadku mięśniowego w niemal każdym ćwiczeniu, przynajmniej na samym końcu. Dlatego zacznę od tak zwanej minimalnej objętości potrzebnej dla osoby, która już trochę trenuje. Osoby początkujące, jak dobrze wiadomo, potrzebują bardzo małego bodźca, żeby robić progres.
3 serie tygodniowo na daną partię mięśniową, 5 serii tygodniowo na partię mięśniową i one rosną i wszystko się dzieje i kurde, szał ciał i jest progres. A jeżeli ktoś już trochę potrenuje, to musi mieć tych serii znacznie więcej. 8, 10, 12, 15, to wszystko zależy od tego, jaka to partia mięśniowa, jakie są priorytety w danym tygodniu, no bo też nie będziemy robić 15 serii na każdą jedną partię mięśniową. To jest bez sensu, przetrenujemy się w końcu. W moim przypadku na duże partie mięśniowe będę miał około 8 serii głównych, na mniejsze 4 do 6, w zależności jak mała jest to partia. Jak to jest jakiś tył barków na przykład, no to mam 4 serie w tygodniu, ale jeżeli to jest na przykład biceps, no to jest 6 serii. I co jest ważne w tym wszystkim, właściwie najważniejsze, chciałbym, żeby moje treningi siłowe trwały maksymalnie godzinę. Dlatego tak też rozpisałem plan. Ta objętość, taka minimalna objętość, jaką muszę zrobić i czas, jaki sobie wyznaczyłem na trening, czyli godzina 3 razy w tygodniu, 3 godziny treningów siłowych w tygodniu, to jest mało ogólnie rzecz biorąc. Chciałbym spróbować robić jak najmniej i osiągać coś. Zobaczymy, co z tego będzie. Może gówno z tego będzie, ale trzeba próbować. Także to będzie w ciągu najbliższych 2 miesięcy z kawałkiem, ponieważ mój start na 5 km, biegów 5 km, odbywa się podczas maratonu warszawskiego we wrześniu. Jest to, kurde, nie pamiętam, 20 któryś wrzesień, coś takiego. Także jak to będzie już coraz bliżej tego wyścigu, to wtedy podam Wam datę, podam Wam kiedy to będzie i oczywiście nagram z tego filmik. Także tak wygląda sytuacja. I co? Za tydzień zobaczymy się w odcinku treningowym, a za 2 tygodnie nie wiem w jakim, ponieważ za 2 tygodnie, niecałe 2 tygodnie, jest wielkie wydarzenie. Nie dla mnie, ale dla jednego znanego youtubera, którego na pewno kojarzycie. To będzie ważne wydarzenie w jego życiu, w którym będę brał udział, co ciekawe, więc bardzo się cieszę, że udało się to wszystko ogarnąć. Także zobaczymy, co mi się uda przed tym nagrać. A dzisiaj bardzo Wam dziękuję, że byliście ze mną i do zobaczenia we wtorek za tydzień. Cześć!